Pałacu Pawłowice odbyło się dwudniowe spotkanie gminnych koordynatorów opolskiego programu odnowy wsi. Organizatorem był Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. Zastanawialiśmy się, dlaczego w programie odnowy wsi zauważamy przypadki, że część stowarzyszeń, które aktywnie działało, które wiele rzeczy robiło, powoli tak jak gdyby wygaszała swoją działalność. Stąd pomysł, żeby po kilku latach ponowić spotkanie z koordynatorami, przedyskutować z nimi z jednej strony, jak oni widzą proces odnowy wsi, jakie oni mają spostrzeżenia, co nam powiedzą, z czym się borykają, a też chcieliśmy zebrać informacje i zweryfikować swoje spostrzeżenia. W czasie spotkania ciekawe warsztaty, jak rozpoznawać, wyszukiwać i promować opolskie smaki i specjały kuchni tradycyjnej, prowadziła Izabela Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jego przekonanie, że on rzeczywiście prawdziwego oscypka jadł. Natomiast Grażyna Jałgos-Dębska z Mazowsza, dziennikarka Gazety Sołeckiej, interesująco podpowiadała koordynatorom, jak wspierać liderów i motywować siebie i innych do działania. Od 20 lat mieszkam na wsi, co mi daje wielkie szczęście. I oprócz tego zajmuję się uszczęśliwianiem ludzi. No bo generalnie potrzeba ludzi, którzy będą na swoim miejscu. I to zarówno tych, którzy są koordynatorami gminnymi, jeżeli oni będą czerpali z tego satysfakcję, będą lubili to robić, będą wiedzieli, dlaczego to robią i po co, to już jest połowa sukcesu i potem pójdą do Sołec, zaczną działać w gminie. Jeżeli potrafią wyłonić w tych grupach ludzi, którzy też będą liderami, ale takimi liderami samoistnymi. Dobry lider to taki lider, który nie jest solistą, który nie jest sam, tylko taki, który zbuduje dobry zespół ludzi, a z tego zespołu wyłonią się ci, którzy będą kontynuowali jego dzieło. Z uczestnikami warsztatów spotkał się Stanisław Rakoczy, członek Zarządu Województwa Opolskiego, który mówił o wspieraniu inicjatyw liderów odnowy wsi przez Urząd Marszałkowski. To nie tylko kontynuacja, ale ma być rozwój i będę bardzo się starał, żeby ten rozwój był w różnych dziedzinach. Bioróżnorodność to jeden z tematów, bardzo ważny, bardzo fajny. On jest niesamowicie chwytliwy, a myślę, że i środków finansowych jest na tyle, że możemy mówić spokojnie o takiej rozwojowej kontynuacji, a myślę, że przyszłość powinna być jeszcze lepsza. Będą pieniądze i z programu odnowy wsi, i z PROW-u, i z regionalnego programu operacyjnego. To, ile ich trafi do środowisk wiejskich, zależy tylko i wyłącznie od aktywności wójtów, burmistrzów, liderów odnowy, szefów poszczególnych lokalnych grup działania, bo tych płaszczyzn jest naprawdę wiele. Nad realizacją warsztatów czuwali pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy także inspirowali koordynatorów odnowy wsi opolskiej ciekawymi pomysłami. I okazuje się, że na Opolszczyźnie liderom ich nie brakuje. Warsztaty oceniam bardzo wysoko. Są to warsztaty, które nas jako koordynatorów łączą i mamy możliwość wymienienia swoich doświadczeń. No, inspiracja to przede wszystkim wspólne działania. Wspólne działania, które jak najbardziej jednoczą tą wieś. A jeżeli są osoby, które w jakiś tam sposób chcą zburzyć, to trzeba je tak zmotywować, dać mu takie obowiązki, takie działania, żeby czuła się ta osoba potrzebna. Poznałam przede wszystkim innych koordynatorów, poznałam, na czym polega cały program odnowy wsi. No, jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, dużo wyniosłam. Z roku na rok te aspiracje ludzi też są coraz większe, także my też musimy jakby za tym nadążać, więc myślę, że właśnie takie spotkania też są pewną inspiracją do pozyskiwania nowych pomysłów, do podglądania tego, co inne sołectwa, jakie zadania wykonują, co ciekawego w ramach odnowy wsi robią i jakie projekty wypracowują. Oscyluje nasz budżet w granicach 100 tysięcy złotych rocznie, ale jednak możemy wesprzeć 40-50 nawet wniosków. Myślę, że takie imprezy w powiecie nyskim, na przykład jak Złota Kosa, czy ten Wasserball, Kiszenie Kapusty, na przykład, no różne są, charakteryzują daną miejscowość. I ważne jest, aby każda miejscowość, no w powiecie nyskim tak samo, wyróżniała się taką właśnie imprezą, która przyciąga innych mieszkańców.
Przypominamy, opolski program odnowy wsi, zainicjowany przez posła Rzeczpospolitej Ryszarda Wilczyńskiego, ma już ponad 20 lat. Jest najstarszym i najlepiej realizowanym w kraju przedsięwzięciem. Uczestniczy w nim już ponad 700 sołectw. Warsztaty w Pawłowicach na pewno zaowocują nowymi pomysłami, ponieważ odnowa wsi nigdy się nie kończy. Przykładem tego jest Opolszczyzna, która wykorzystując unijne i sołeckie fundusze, zaskakuje niezwykłymi inicjatywami sprzyjającymi odnowie i rozwojowi wsi. Taką inicjatywą jest między innymi realizowany w województwie projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Bioróżnorodne Opolskie. Program zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.